Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji po spotkaniu z GKS-em Katowice. Szkoleniowiec gości Rafał Burak, witamy. Stanisław Bodziony, dzisiaj zastępujący Roberta Moskala. I tradycyjnie od tytułowego gościa rozpoczniemy ocenę meczu. Znaczy meczu może już nie, bo za nami sezon, także coś się skończyło, coś za nami, gdzie w swoim CV dopisujemy pewien rozdział i tyle, i to jest dla nas najważniejsze. My tutaj na pewno, jeśli chodzi o GKS Katowice, jeszcze nie jedną noc spędzimy na to, żeby to wszystko przedyskutować i jestem święcie przekonany, że będziemy mieli mocne różnice zdań, że będziemy mieli swoje zdania, bo wydaje mi się, że GKS Katowice, jakby miejsce w tabeli, to nie to miejsce. Jeśli chodzi o skutki, przyczyny i to wszystko, to tak jak powiedziałem, na pewno czeka nas wiele wieczorów, mam nadzieję, bo jeżeli skończy się to na 15 minutach rozmowy, to GKS nie zrobi kroku do przodu. Tutaj chodzi o to, żeby zrobić. GKS utrzymał się w pierwszej lidze w bardzo trudnym sezonie, w sezonie, w którym przechodziliśmy ogromnie ciężkie momenty, ale dzisiaj to my możemy w kręgu zawodników i trenerów powiedzieć sobie, z naszej strony robiliśmy tyle, ile mogliśmy i wydaje mi się, że to roztropne, to wie, o co chodzi. Trzymaliśmy się, to jest bardzo istotna sprawa. Bardzo dziękuję piłkarzom za wspaniałą współpracę w tym sezonie, bo jeśli chodzi o nasze relacje, były więcej niż poprawne i za to im dziękuję, bo wielokrotnie mogli odwrócić się całkowicie i powiedzieć nie, a jednak stanęli na wysokości zadania. Za to ogromne dzięki. Tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę, że GKS Katowice w przyszłym sezonie będzie grał w tej lidze. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Także prosimy. Znaczy, ja myślę, że tak daleko nie będę dobiegał kolegę, jeśli chodzi o ocenę całego sezonu. Państwo możemy powiedzieć o tym meczu. Na pewno nie chcieliśmy przegrać tego meczu i my, zespół gości, to było widać w grze obu zespołów. Także przede wszystkim obydwie drużyny skupiły się na tym, żeby nie stracić bramki, bo w takich meczach często tak jest, że jedna bramka decyduje o zwycięstwie albo o klasie. No, mecz ogólnie średni, trzeba przyznać, ale na pewno nie słaby w wykonaniu obydwu drużyn. Także sytuacji być może zbyt wiele w tym meczu nie mieliśmy, ani my, ani drużyna gości, ale na okazji ze 2 ze 3 można naliczyć w całym spotkaniu. Szkoda, że nie zakończyliśmy oczywiście ostatniego meczu u siebie zwycięstwem. Chcieliśmy wygrać, nie udało się. I kończymy ten sezon dla nas być może nie całkiem udany, to trzeba przyznać, ale myślę, że tak jak tutaj kolega też powiedział, trzeba się cieszyć z tego, że w tej mocnej pierwszej lidze utrzymaliśmy się, to jest najważniejsze. Dziękuję serdecznie, prosimy o pytania. Pytanie do trenera Góraka, żeby prawie zawsze trenerze, co z panem dalej? Czy zostaje pan, czy podchodzi pan, czy pan wie w ogóle? Nie wiem. Wiceprezes na sali, mamy spotkać się w najbliższych dniach, czekam na telefon, na zaproszenie na rozmowę. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, dlaczego kibice GKS-u nie brali dzisiaj na stadionie? Może ja odpowiem na to pytanie. To jest wewnętrzna sprawa GKS-u Katowice, z tego co wiemy. Dostaliśmy w piątek informację, że 222 kibiców z Katowic ma się pojawić u nas na stadionie. Niemniej wczoraj podobno odmówili jakby o to kary. Z tego co wiemy, dlatego się nie pojawili u nas. A to są wewnętrzne sprawy dla katowickiego klubu. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.